Święte Triduum Paschalne co roku daje nam okazję uczestniczenia w wydarzeniach najważniejszych dla naszej wiary, wydarzeniach zbawczej męki naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek to czas bardzo ważny przede wszystkim dla kapłanów. O poranku gromadzą się w archikatedrze wokół swojego biskupa, aby celebrować mszę krzyżma, w czasie której odnawiane są przyrzeczenia kapłańskie, błogosławiony jest olej chorych oraz olej świętego krzyżma, używany przez cały rok do namaszczeń w czasie udzielania sakramentów, sakramentu chrztu, bierzmowania oraz święceń kapłańskich. To szczególnie ważny moment dla nas kapłanów, dlatego że przypominamy sobie o wadze swojego powołania, o wielkim darze, jakim zostaliśmy obdarzeni przez samego Boga dla posługi w całym Kościele, dla tak ważnej służby uobecniania ofiary Chrystusa, która tego samego dnia, za chwilę wieczorem, ma rzeczywiście stać się realnym faktem. Biskup wzywa swoich kapłanów do powtórzenia słów, które wypowiadali w czasie swoich święceń. Odpowiadając kolejny raz chcę, a kończąc słowami chcę, z Bożą pomocą potwierdzają gotowość służby, głoszenia Ewangelii i głoszenia Chrystusa tym, którzy Go poszukują. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi? Starożytny zwyczaj namaszczania znajduje także swój wyraz w sprawowaniu sakramentów Kościoła. Nie może być to olej przypadkowy, dlatego w czasie mszy świętej krzyżma, gdy zgromadzeni są wszyscy kapłani, następuje konsekracja tego oleju. Ksiądz biskup, wypowiadając słowa modlitwy, wzywa wszystkich do skupienia się i wzywania Ducha Świętego, który swoją mocą ma ten olej namaścić, po to, aby każdy następnie nim namaszczony mógł poczuć jego moc i łaskę oraz potęgę. Kapłani wyciągają prawą rękę, tak jak robią to w czasie Eucharystii, i konsekrują olej, który potem zabiorą do swoich parafii. Właśnie tym olejem w czasie Chrztu Świętego namaszczani są nowi chrześcijanie jako wyraz namaszczenia królewskiego, znaku Jezusa Chrystusa. Tym olejem namaszczani są bierzmowani, kiedy proszą o dar Ducha Świętego i otrzymują go z rąk Kościoła. Ten także olej służy do namaszczenia kapłańskich rąk, które mają być rękami gotowymi do służby, gotowymi do nieustannej konsekracji chleba i wina dla całej wspólnoty Kościoła. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej, niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc uczyni to krzyżmo sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą Chrztu Świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką, przyoblekną się w szatę niezniszczalnej łaski. Niech dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. W kościołach parafialnych rano nie sprawuje się liturgii.
Dopiero wieczorem wszyscy kapłani gromadzą się wokół jednego ołtarza, aby sprawiać pamiątkę tej ostatniej, najważniejszej wieczerzy, którą Chrystus Pan tak bardzo chciał spożywać ze swoimi uczniami. To pamiątka ustanowienia Eucharystii. Powtarzane słowa Jezusa Chrystusa: to jest ciało moje, to jest moja krew, są słowami, które kapłani wypowiadają codziennie w wszystkich kościołach świata. Ale dziś brzmią one szczególnie, bo kolejne słowo, które Pan nam pozostawił, to słowo ustanowienia kapłaństwa. To czyńcie na moją pamiątkę. Wy, którzy zostaliście powołani, którzy zostaliście wybrani, dla tych, którzy potrzebują tego pokarmu, potrzebują ciała i krwi Chrystusa, aby dążyć do wieczności. To czas także szczególnej życzliwości wobec kapłanów. Słyszymy życzenia, słyszymy dobre słowo, które tak bardzo jest potrzebne w naszej posłudze. Bo tak naprawdę jesteśmy z tego ludu wzięci i dla tego ludu ustanowieni, aby mu służyć. W ten święty wieczór Wielkiego Czwartku, kiedy Ty, Panie Jezu, podczas ostatniej wieczerzy ustanowiłeś sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, prosimy Cię za naszych kapłanów, byś dał im serce na miarę swojego. Niech głoszą nam dalej Twoją radosną nowinę i niech będą zwiastunami Twojej miłości i pokoju. Kochani księża, chcemy Wam powiedzieć, że jesteście nam bardzo potrzebni. Przyjmijcie za wszystko od nas dzisiaj podziękowanie serdeczne i szczere. Niech dobry Bóg Wam błogosławi i zawsze we wszystkim strzeże. Wraz z modlitwą składamy kwiaty jako wyraz naszej serdecznej wdzięczności. Bóg zapłać. Zapłać, bardzo dziękujemy. Bycie pasterzem niesfornych owiec nie może być łatwe, ale jakie by nie było, pociąga za sobą pewne konsekwencje. To wy budujecie w naszych oczach obraz kapłana. I tak też kapłan to ktoś, kto przy ambonie mówi przeciętnie 12 minut. Im wyższy funkcją, tym dłuższe są jego kazania. Święte słowo. To ktoś, kto na hasło "przynieśliśmy ciasto" zjawi się obok w przeciągu kilku sekund. To ktoś, kto zostawi swój biret w każdym możliwym miejscu. To ktoś, kto zjawia się niespodziewanie. Ktoś, kogo sutanna nieraz jest mokra od łez. To ktoś, kto nosi w sobie milion ludzkich historii. Bo kapłan nie widzi tłumu. Widzi człowieka, który bardziej lub mniej udolnie próbuje kochać. Który niesie na swoich ramionach jakiś ciężar. Któremu trzeba pomóc. Trzeba wysłuchać. Człowieka, który przeżył wiele, ale też tego, który ma przed sobą wielką przyszłość. Za to, że wasze słowa budują, że jesteście nieidealni, wyrozumiali, że każdego dnia nieustannie zamiast czcigodni wolicie być kochani. Dziękujemy. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. I w ten dzień święta kapłanów mam zaszczyt podziękować w imieniu parafian naszym kapłanom za trud codziennej posługi. Dziękujemy za codzienną Eucharystię. Dziękujemy za codzienne oczekiwanie na nas w konfesjonałach i za wszystko, co dla nas robicie, za sprawowanie wszystkich sakramentów. Dziękujemy bardzo za dbałość o naszą świątynię, za dbałość o jej czystość, piękno, za oprawę każdej mszy świętej. Zauważamy również ogromną troskę o nasze hospicjum, o cmentarz parafialny i również gospodarską dłoń dotyczącą wszystkich spraw związanych z parafią. Dziękujemy za każde dobre słowo, uśmiech i troskę o nasze życie duchowe.
i prosimy przyjąć od nas serdeczne podziękowania za to wszystko i wyrazem wdzięczności niech będzie przyjęta dzisiaj Komunia Święta w intencji naszych kapłanów i również obiecujemy modlitwę do Ducha Świętego o niezbędne dary w codziennej pracy. Szczęść Boże. Zapłać z całego serca. Liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej to także obrzęd mandatu, obrzęd obmycia nóg. Przewodniczący liturgii staje wobec 12 mężczyzn, mających zastąpić na ten czas apostołów, aby pokazać, jak wielką miłością umiłował ich Chrystus. Pokazać, jak wielką miłością Chrystus umiłował swoich uczniów. Obmywa im nogi, przyjmuje postać sługi, na wzór tego, który jako Pan Wszechświata stał się sługą dla zbawienia ludzkości. Liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. To czas pojmania Jezusa. To czas, jak powiedział On sam, szczególnego skupienia na tym, co za chwilę ma się wydarzyć. Czas wyciszenia, zadumy. Ten, który przychodzi jako bez grzechu, jako sprawiedliwy, aby niesprawiedliwych oczyścić z winy, zostaje uwięziony, wliczony w poczet skazańców. Adoracja w ciemnicy to także wyraz towarzyszenia Chrystusowi, towarzyszenia Mu w ciężkich i trudnych dla Niego chwilach. Prośby razem z Nim o to, aby wypełniła się wola Ojca,